trzecia rewolucja, Ukraina. Ta sama lokalna korupcja i rządząca od 10 lat mafijna władza. I dodatkowo jeszcze marzenie o szybkim wstąpieniu do Unii Europejskiej. Młodzi postanawiają stworzyć własny ruch z nadzieją na zmianę stanu rzeczy. Zanim jednak przystąpią do działania, robią badanie rynku. Zajął się tym Aleksiej Toukaczow, student prawa międzynarodowego. Za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się z aktywistami, pytaliśmy, czy ich zdaniem jest możliwość stworzenia kampanii obywatelskiej w rodzaju Odporu czy Zubra i jak można by ją nazwać. Pojawiały się różne warianty, które przedstawialiśmy grupie ludzi do oceny, żeby sprawdzić, czy się nadają. Ostatecznie zdecydowali się na krótką i dynamiczną nazwę Pora. Jedną z pierwszych osób, jaka się do Pory przyłączyła, była Anastazja Bezwerka, która później zostanie rzeczniczką ruchu. Pora, czyli już czas. To słowo miało być hasłem do powszechnej mobilizacji. Pora działać, pora walczyć, pora pokazać, że młodzież jest aktywna. Już czas coś zmienić w naszym kraju. Na początku młodzi ludzie postanawiają pozostać w cieniu. Chcąc wybadać teren, organizują pierwszą akcję na małą skalę. Stanie się ona próbą generalną przed pomarańczową rewolucją. Operacja odbywa się w kwietniu 2004 roku. W małym miasteczku na zachodzie Ukrainy mieszkańcy mają wybrać mera. Partia rządząca postanawia, nie przebierając w środkach, narzucić swojego kandydata. Młodzi z Pory obserwują przebieg głosowania w wielu komisjach wyborczych, ubrani w żółte koszulki z nazwą ruchu. Zgodnie z zaleceniami metody ujawniają przypadki oszustw. To się nie podoba władzom. Kto wam pozwolił oskarżać uczciwych ludzi? Na pomoc potrzebny jest lekarz, mamy rannego. Przewrócili go, kopali po nerkach. Incydent wydarzył się w chwili, gdy członkowie Pory próbowali nie dopuścić do fałszerstw w lokalu wyborczym. Zostali wyrzuceni z pomieszczeń komisji, a następnie doszło do bijatyki. Zapiszcie numer rejestracyjny, ja już nikomu nie wierzę. Ten drobny incydent wywołał skandal w całym kraju. Na miejsce zdarzenia pośpieszyli przywódcy opozycji. Konfrontacja trwała całą noc. Pobili deputowanego, jest cały zakrwawiony, to faszyści. Chodźcie tutaj, mordują. Bojówkarze kandydata obozu władzy uciekają, a władze unieważniają wyniki wyborów. Czegoś takiego nigdy jeszcze na Ukrainie nie było. Pora zachwiała wyborami. 8 miesięcy później powtórzy tę operację, tym razem na większą skalę i na obszarze całego kraju. Nie da się jednak utrzymać aktywności bez pieniędzy, mówi metoda. Przechodzimy więc do drugiego etapu, szukania źródeł finansowania. Jedyne rozwiązanie to poszukać dotacji z fundacji zachodnich. W grudniu 2005 roku te fundacje zebrały się w Kijowie, by skoordynować poparcie dla ruchów prodemokratycznych na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Wśród najważniejszych postaci był Paweł Demesz, były minister spraw zagranicznych Słowacji, obecnie jeden z szefów amerykańskiej fundacji o nazwie German Marshall Fund. Demesz wspierał finansowanie prawie wszystkich ruchów rewolucyjnych w Europie Wschodniej. Donatorzy nie działają w ten sposób, że przyjeżdżają do jakiegoś kraju i spotykają kogoś w barze lub na ulicy. Ten ktoś przypada im do gustu, wtedy dają pieniądze i mówią, zróbcie coś, w tym kraju powinna się odbyć demokratyczna rewolucja. To byłoby zbyt proste. Poprzez mecenat prywatny lub finansowanie publiczne, Amerykanie wydają corocznie miliony dolarów na to, co sami nazywają promocją demokracji. Najbardziej obleganym człowiekiem na tym spotkaniu jest Amerykanin Bruce Jackson, prezes fundacji, która w Waszyngtonie lobbuje na rzecz młodych demokratów wschodniej Europy. Działamy w sferze edukacyjnej zgodnie z literą prawa. Przykro mi to mówić, ale czasami nasza klasa polityczna jest bardzo słabo poinformowana.
Pierwszy senator, z którym rozmawiałem o krajach, które mogłyby wejść do NATO, powiedział mi: proszę mi powiedzieć, które państwa są już w NATO? Nie wiedział tego. A zatem, kiedy przyjeżdża do nas jakiś bojownik o wolność, organizujemy kolację z dziennikarzami i ludźmi z Białego Domu i z Senatu. Chcemy, by jak najwięcej osób poszerzyło swoją wiedzę o tych krajach. Te organizacje czy ich szefowie muszą nauczyć się, jak pisać podania o subwencje. Nie wystarczy powiedzieć: potrzebujemy pieniędzy, dajcie je nam, a my już wiemy, co z nimi zrobić. To nigdy się tak nie odbywa. Każdy darczyńca, czy to prywatna fundacja, czy to ambasada, czy Unia Europejska, ma bardzo ścisłe wytyczne i przepisy, i każda z nich inne. Mieliśmy centrum koordynujące taką grupę ludzi w Kijowie, do których i ja należałam. Pisaliśmy podania o subwencje. Napisaliśmy ich bardzo dużo, ale bardzo niewiele zostało przyjętych. Jednak cały czas to robiliśmy, ponieważ to było bardzo ważne. Anastazja i jej koledzy dobrze nauczyli się metody i wkrótce po narodzinach Pory otrzymali pierwsze pieniądze. Organizowaliśmy koncerty dla młodzieży, rozdawaliśmy ulotki i inne materiały. Tworzyliśmy regionalne sieci. Cała ta działalność była finansowana z subwencji German Marshall Fund, Freedom House i paru innych instytucji. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Angielska Fundacja na Rzecz Rozwoju Demokracji Westminster zamierza przyznać subwencję na kampanię edukacji obywatelskiej na Ukrainie, zaczęliśmy się zastanawiać, jak napisać podanie tak, by w ramach tej pomocy zaprosić ludzi z Serbii i w ten sposób dostarczyć naszym działaczom nie jakieś abstrakcyjne informacje o aktywności obywatelskiej, ale praktyczną, użyteczną wiedzę o tym, jak walczyć z władzą. I uświadomić im, że faktycznie trzeba z nią walczyć. Oleksij Tolkaczow i jego koledzy otrzymali parę tysięcy dolarów. Dzięki tym pieniądzom mogli zorganizować serię tajnych seminariów w całym kraju. Mimo ryzyka sfilmowali pierwszą sesję. Te ujęcia długi czas leżały w ukryciu. To trzeci etap metody szkolenia aktywistów. Wiosną 2004 roku Pora organizuje seminaria w celu nauczenia młodych ludzi podstaw pokojowych akcji. Seminaria wyglądały tak, że przyjeżdżali Serbowie i Białorusini i opowiadali o swoich doświadczeniach. Tutaj wpisujecie daty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. I ten harmonogram wieszacie we wszystkich lokalach. Na przykład 22 taka a taka organizacja przeprowadzi manifestację na takiej a takiej ulicy. W ten sposób z każdym dniem te akcje stają się coraz bardziej popularne. Służby prasowe natychmiast podają te informacje na stronie internetowej i kontaktują się z dziennikarzami z listy, którą wam pokazałem. I tak, wykorzystując doświadczenia Serbów i Białorusinów, wypracowaliśmy naszą własną strategię dla Ukrainy. Po 2-3 dniach intensywnych kursów nowi członkowie rozjeżdżają się do domów z dokładnym planem działania i misją zorganizować u siebie lokalne komórki Pory. Jeżeli młodzi ludzie nie są w stanie zorganizować sami takich szkoleń, gdyż są zbyt drogie lub niebezpieczne, mogą zwrócić się do Zachodu, dokładniej biorąc do Międzynarodowego Ośrodka Pokojowych Konfliktów założonego przez bogatego amerykańskiego biznesmena Petera Ackermana. Celem naszego ośrodka jest udostępnianie wiedzy, a robi się to poprzez przygotowywanie materiału najwyższej klasy, który może być użyty przez dowolne ugrupowanie. To materiał ogólnej natury, nie ograniczający się do jednego konkretnego ruchu. Ma on pomóc tym ludziom zrozumieć, co jest do zrobienia w ich krajach. Peter Ackerman jest przekonany, że jego metoda jest uniwersalna. Zainspirował go Pentagon, który używa interaktywnych wideogier do szkolenia żołnierzy. Gra Ackermana pojawiła się wiosną 2006 roku. Współautorem scenariusza był jeden z założycieli serbskiego odporu, Ivan Marović. Zaprosiliśmy do współpracy naszego przyjaciela Iwana Marovicia, który uczestniczył w jednym z tych ruchów i jest bardzo trzeźwo myślącym człowiekiem.
Miał zapoznać się z programem i poprawić go tak, żeby był bardziej przystępny dla użytkownika. Chodziło nam o program, który mógł być użyty zarówno przez odpor w końcu lat 90., ale też dałoby się go zastosować w przyszłości w innych krajach w oparciu o jego doświadczenia. Zaprosili mnie do współpracy, ponieważ jestem maniakiem komputerowym i miałem doświadczenie w akcjach biernego oporu. Chcieli stworzyć taką grę, która pozwoliłaby graczom budować i doskonalić strategię, która mogłaby być potem użyta w świecie rzeczywistym, po tym jak najpierw wypróbowałoby się ją w komputerze. Na przykład, jeżeli gracz chce zwerbować nowych aktywistów, program proponuje mu zorganizowanie koncertu rockowego. Po wspaniałym koncercie poprawia się nastrój, a w górę podnoszą się zaciśnięte pięści, co oznacza dosyć przemocy. Ludzie rozchodzą się w spokoju, ale ze zwiększonym entuzjazmem dla sprawy. Mamy więc w grze na przykład sytuację, w której chodzi o obalenie panującego od 20 lat dyktatora. Mamy też inny scenariusz, na przykład działania na rzecz praw kobiet. W ten sposób gracze mogą tworzyć własne scenariusze, ściągać prawdziwe mapy realnie istniejących krajów, zdjęcia rzeczywistych polityków czy innych ludzi i wszystko umieszczać w sieci. Nie wiemy, co się wydarzy, kiedy ludzie zaczną umieszczać w sieci własne scenariusze, ponieważ będzie to całkowicie poza kontrolą. Nie najeżdżaj na wyborcę. Na Ukrainie działacze POR-y ryzykują życie, żeby wyjawić oszustwa wyborcze, kładąc się pod koła autobusów, którymi wozi się nieuczciwych wyborców. Typowe oszustwo, zwane karuzelą, polega tu na tym, że ta sama grupa wyborców jeździ głosować do różnych komisji. Wieczorem niezależni obserwatorzy ogłaszają zwycięstwo kandydata opozycji Wiktora Juszczenki. Tymczasem obóz władzy również oznajmia zwycięstwo swojego kandydata. Pora wzywa do demonstracji w Kijowie. To kluczowy moment, ostatni etap. Czy uda się młodym aktywistom zmobilizować naród do wyjścia na ulicę, żeby w ten sposób spowodować anulowanie wyników sfałszowanych wyborów? Teraz albo nigdy. Zobaczyłem, że ludzie zaczynają się zbierać. Koło 9 rano było już od 30 do 50 tysięcy osób. Stało się jasne, że do wieczora nie wytrzymają, zaczną marznąć. Nie było gorącej kawy, wrzątku, niczego, co by ich mogło rozgrzać. Żeby zatrzymać te masy ludzkie na placu, liderzy POR-y wszystko organizują. Stawiają setki namiotów na głównej ulicy Kijowa. Mają na to środki finansowe, ponieważ już od kilku tygodni otrzymują znaczącą pomoc od zachodnich fundacji. Jeden z ludzi odpowiedzialnych za to finansowanie, Paweł Demesz, osobiście wybrał się na miejsce protestu. Pojechałem samochodem na Majdan. Zobaczyłem tam kilkoro moich przyjaciół, którzy wznosili miasteczko namiotowe. Ta sytuacja była zupełnie nieprawdopodobna, surrealistyczna. Tak jakby wszystko było przemyślane i zaplanowane. Wykazali wysoki poziom zdolności organizacyjnych i jednocześnie ogromną odwagę. Pierwszy namiot postawiliśmy, wbijając gwoździe prosto w asfalt. Nasz wspaniały asfalt, dumę Kijowa. W ten sposób pokazaliśmy innym, jak to robić. Zaczęliśmy organizować ludzi. Powiedzieliśmy im, bierzcie namioty i stawiajcie je w rzędzie. To będzie pierwszy krąg miasteczka namiotowego. Byliśmy zaskoczeni, jak wielu ludzi pojawiło się tego pierwszego dnia. Kiedy zobaczyliśmy, że Kijowianie nas popierają, zrozumieliśmy, że cały kraj jest z nami. Mobilizacja się powiodła. Następnego dnia centrum Kijowa wypełnia milion manifestantów. Władze nadal jednak odmawiają uznania zwycięstwa Juszczenki i wysyłają na miasto siły porządkowe. Tymczasem metoda przewiduje taką sytuację. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby powstrzymać policjantów. Z kim chcecie się bić? Z narodem? Wielu ludzi mówiło,
Żołnierze nie są naszymi wrogami. To nasi bracia. Powinniśmy ich kochać, a nie bić się z nimi. Na żołnierzach wywierało to wielkie wrażenie. Często było widać, jak płaczą. Byli tam przecież tylko dlatego, że dostali takie rozkazy, nie mogli więc odejść. To chwila, żeby zadać ostateczny cios, wykorzystać nacisk ulicy, aby odwrócić sytuację na swoją stronę i zmusić reżim do ustąpienia. Julia Tymoszenko, która była duszą Majdanu, zaproponowała, żeby wprowadzić nowego prezydenta do siedziby prezydenckiej. Tam koncentrowała się władza. Tam też znajdowała się cała dokumentacja świadcząca o sfałszowanych wyborach. Siły porządkowe wpuszczają delegację prowadzoną przez Julię Tymoszenko, ale nikt z młodych aktywistów POR-y nie ma prawa przekroczyć kordonów. Już nie grają pierwszych skrzypiec, teraz stery przejmują politycy. Po dwóch godzinach negocjacji Tymoszenko wychodzi z Pałacu Prezydenckiego i oznajmia nowinę, na którą wszyscy czekają. Kuczma poprzez agencję Interfax oznajmił, że gotów jest jutro rano rozmawiać o przekazaniu władzy Juszczence. To moment zwrotny. Władza ustąpiła. Trybunał Konstytucyjny unieważnia wyniki wyborów i zwołuje nowe. Rewolucjoniści zwyciężyli. Serbia, Gruzja, Ukraina. Wszystko wydaje się takie proste. Organizuje się ruch młodzieżowy, stosuje się dokładnie krok po kroku etapy metody, a parę miesięcy później zwycięstwo. Czyżby rewolucja była dziecinną igraszką? Czy ta instrukcja jest zawsze tak skuteczna? Pomarańczowa rewolucja pobudziła marzenia na całym świecie i wszędzie próbują ją naśladować.